Teatr Polskiego Radia. Cztery róże dla Lucien. Wybrane opowiadania Rolanda Topora. Adaptacja i reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. Sznycel górski. Moja noga! Moja noga! Wcale jej nie czuję! I co z tego? To normalne. Wszyscy mamy takie samo wrażenie. Patrz! No! No! I sami widzicie! Chcecie mi tylko zamydlić oczy! Akurat w tym momencie zabolał mnie żołądek. Kopniaka nawet nie poczułem. Zresztą popatrz na Jerzego. Nic cię nie bolało, Jureczku? Spróbuj jeszcze raz, Heniu. Nie. O co to? To nie. Dosyć tego. Lepiej raz wreszcie powiedzieć mu prawdę. Mam tego dość. Phil, musisz być dzielny. Nie chcieliśmy ci mówić, ale skoro nalegasz, trudno. Tak odmroziłeś nogę. To straszny cios, wiem. Ale nie przejmuj się. Nie ma ani śladu gangreny. Jeszcze nie wszystko stracone. Wyciągniemy cię stąd. Gdyby nie ta cholerna lina. Phil jednak nie słuchał. Płakał cicho, obejmując nogę. Henryk odwrócił się z obrzydzeniem. Nazajutrz noga Phila zsiniała. Poświęcili jeden koc i owinęli ją. Gdyby udało nam się dostać na tamtą półkę, moglibyśmy rozpalić ognisko. Patrzcie, jest tam kilka niskopiennych drzew. Zostało nam jeszcze pudełko zapałek. Ognisko! Błagam was! Ognisko! Zaraz. Rozpalimy ognisko, jak się patrzy. Uwaga, Jerzy! Za późno. Phil porwał pudełko zapałek trzymane przez Jerzego. Zanim zdążyli się ruszyć, Phil zapalił jedną i zbliżył do twarzy z odpychającym wyrazem zwierzęcej radości. Ciepło. Bardzo ciepło. Dobre ciepło. Drżącymi palcami usiłował zapalić następną, ale nie zdążył. Henryk rozłożył go celnym kopniakiem w brodę i schylił się, by odzyskać cenne pudełeczko. Na twarzy Phila odcisnęły się czerwone ślady gwoździ. W drogę. Unieśli chorego i powędrowali w kierunku skalnego występu. Przy każdym kroku ślizgali się po oblodzonym śniegu. Padali, a Phil wymykał im się z rąk. Żeby nie zjechał sam w dół zbocza, trzeba go było przywiązać, a przy tym samemu nie dać się ściągnąć. Wreszcie dotarli do półki. Zanadto wyczerpani, by cokolwiek mówić, padli na ściętą mrozem ziemię i leżeli bez ruchu. Alarmujące kłucie w kończynach dolnych dodało im sił. Wstali. W każdym razie Henryk i Jerzy wstali. Z trudem ułamali kilka niższych gałęzi. Kilka chwil później krztusili się od gryzącego dymu z wilgotnego drewna. Ale i tak było to niesłychanie przyjemne. Trzeba podsadzać ogień, żeby nie zgasł. Doglądanie ogniska zlecono Philowi. Dwaj pozostali poszli tymczasem po drewno. Nadzieja wraca. Niedługo pewnie nadejdzie pomoc. Grunt to wytrzymać. Dwa dni później ujrzeli helikopter. Machali rękoma, krzyczeli, na nic. Helikopter nie zauważył ich. Potem widzieli jeszcze wiele śmigłowców, a nawet daleko na wschodzie dostrzegli kolumnę ratowników. Krzyków trzech ludzi nie dosłyszano. Problemem numer jeden stał się głód. Zdechniemy z głodu. Zdechniemy z głodu jak psy. Nie mamy nawet kości do obgryzania. Czy nie moglibyście poszukać jagód? Pozostali nawet nie odpowiedzieli. Po dwóch dniach byli tak osłabieni, że nie mogli się już czołgać do drzew po następną porcję opału. Pewnej nocy Henryk zbudził Jerzego
i długo szeptał mu na ucho. Nie mówisz tego serio. Dlaczego nie? Czemu nie mielibyśmy tak zrobić? Chcesz zdechnąć bez walki? Tak czy owak, nic z niej już nie będzie. Wiesz o tym równie dobrze jak ja. Moglibyśmy ciągnąć zapałki, ale skoro on jej nie czuje, bierzmy jego. Jednak, a gdyby coś poczuł... Tam. Ja to załatwię. Henryk podczołgał się do śpiącego Fila. Zachowując wszelkie środki ostrożności, odwinął koc i podciągnął nogawkę. Uszczypnął odmrożoną łydkę. Phil nawet nie drgnął. Henryk otworzył scyzoryk o 6 ostrzach. Jerzy zamknął oczy. Gdy je znów otworzył, Henryk trzymał gruby plaster łydki w lewej ręce. Wcale nie cierpiał. Upieczemy to. Będzie całkiem niezłe. Rozkoszny zapach pieczystego zbudził Phila. Ej, chłopaki, co to? Sen czy co? Skąd macie mięso? To Henryk. Zabił jakieś dziwne zwierzątko. Rzucił nożem i udało mu się. Wyobrażasz sobie? To... Smak może być dziwny, ale nie czas teraz na wybrzydzanie, prawda? Phil zgadzał się w zupełności. Gdy mięso się upiekło, podzielili je na 3 równe części. Henryk i Jerzy uznali, że pieczeń jest pyszna. Z Philem sprawa miała się inaczej. Już przy pierwszym kęsie poznał siebie. Złodzieje! Proszę mi złodzieje! Rzeczywiście, no. Może powinniśmy mylić się uprzedzić, ale to nie powód do robienia tragedii. Oczywiście! Dla was to żadna tragedia. Taki złodziej jak wy w ogóle nic nie obchodzi. Po pierwsze, nie jesteśmy złodziejami. Podzieliliśmy dokładnie na 3 równe części. Dostałeś tyle, co my. Dla mnie to nie to samo. Żywić się własną nogą. Zresztą nie będę mógł nawet jej tknąć. To nieludzkie. Ludzkie, nieludzkie. Łatwo ci mówić. Zresztą sam przecież masz w zwyczaju obgryzać paznokcie. Phil dąsał się przez cały dzień. Porcja leżała przed nim, zimna. Henryk zaproponował, by ją odstąpił, jeśli sam nie je, ale odmówił z oburzeniem. Wreszcie wieczorem nie wytrzymał. Przekonany, że go nie widzą, rzucił się na plaster mięsa i pożarł go. Zaraz potem zasnął, pomrukując z sytości. Nazajutrz znów był mięsny posiłek. Następnego dnia też. Noga powoli się kończyła. Trzeba było oszczędzać. Racjonowanie żywności jednak tylko odroczyło zbliżający się koniec. Pewnej nocy zabiegu dokonywali zawsze podczas snu Phila, by nie nadwyrężyć jego wrażliwości. Otóż pewnej nocy ból obudził Phila. Odmrożona część nogi została skonsumowana. Henryk, większy głodomór, płakał z bólu. A jednak to nie on, lecz właśnie Jerzy. Pewnego dnia spytał niewinnie. Jak się miewa twoja druga noga, stary? Jak marzenie. Nic się nie bój. Masuję ją rano i wieczorem. Następnej nocy Henryk przyłapał Jerzego na odchylaniu koca, kryjącego jedyną dolną kończynę Phila. Mimo woli nie mógł się powstrzymać, by nie życzyć akcji powodzenia. Nazajutrz, niby przypadkiem, potrącił nogę Phila. Przepraszam, zabolało? Nic nie szkodzi. Drobiazg. Odtąd co noc
Jerzy odsłaniał nogę Fila, a co rano Henryk podstępem mierzył stopień jej wrażliwości. Fil raz krzyczał z bólu, to znów nie reagował. Jego dziwne zachowanie zaniepokoiło przyjaciół. Tej nocy postanowili sprawę wyjaśnić. Z piersi wyrwał im się krzyk rozczarowania. Z drugiej nogi zostały tylko resztki. Ten świntuch Fil zeżarł ją po kryjomu. Szkoła w przepaści. Autobus wiozący dzieci do szkoły spadł na dno wąwozu. Sporo dzieci zginęło. Inne są ciężko ranne. Szofer ze zmiażdżoną klatką piersiową leży na kierownicy. Nauczyciel, pan Laurent, postanawia wykorzystać czas oczekiwania na ratunek i prowadzi lekcję. Dzieci, dzieci, proszę o spokój, cisza. No cicho, proszę o spokój. Porozmawiamy sobie trochę. Konwersacja wzbogaca słownictwo i uspokaja nerwy. Nie chcę słyszeć żadnych skarg ani jęków. W przeciwnym razie będę musiał was ukarać. No więc zaczynamy. Odpowiadajcie pojedynczo, nie wszyscy naraz. Zanim coś powiecie, podnoście rękę. Dobrze. Gdzie jesteśmy? Czy jesteśmy we wnętrzu, czy na zewnątrz? Odezwał się chłopczyk, który przebił głową szybę. Nie wiem. Jesteśmy wewnątrz. Wewnątrz czego? Wewnątrz autobusu. Co to jest autobus? To jest pojazd. Czy ty siedzisz, czy stoisz, przyjacielu? Proszę pana, odłamek tej bezpiecznej szyby, której właściwości nam pan dziś objaśniał, uciął mi nogi na wysokości kolan. Dobrze. W takim razie ani siedzisz, ani nie stoisz. W jakiej więc jesteś pozycji? Mów śmiało. Nie lękaj się. Czy można powiedzieć, że jestem na kolanach, proszę pana? Tak, rzeczywiście można. W jakich okolicznościach zazwyczaj padamy na kolana? Żeby się modlić, proszę pana? Właśnie. A do kogo się modlimy, młody człowieku? Modlimy się do Boga. Bardzo dobrze. Dlaczego padamy na kolana, kiedy się modlimy do Boga? Bo Bóg jest mały, trzeba mu szeptać na ucho. Nie. Przestań robić z siebie błazna. Wstań. Mamusiu. A cóż to za pieszczoszek woła, mamusiu? Wydaje ci się, że cierpisz bardziej niż inni. Pomyśl lepiej o ojcu. Postaraj się być godnym miłości, którą cię obdarzył. Powinieneś świecić przykładem. Jakiś pocisk trzepnął w twarz pana Laurent, zostawiając krwawy ślad. Ktoś śmiał we mnie rzucić palcem. No jazda, gadać, czekam. Ja mam czas. Pić. Dobrze, poznałem cię, Jerzy. Jeśli nikt się nie zgłosi, ty zostaniesz ukarany. Ostrzegałem, że nie chcę słyszeć żadnych skarg ani jęków. A więc jak? Nikt się nie przyznaje? Dobrze, karę poniesie Jerzy. Na początek nie dostaniesz pić. Potem osobiście dopilnuję, żebyś został opatrzony jako ostatni. Sprawę uważam za zamkniętą, ale niech się to już więcej nie powtórzy. To jest palec. O, spójrzcie na moją rękę. Mam 5 palców. Kto ma tylko 4 palce? Odzywa się chłopiec, którego twarz jest jedną wielką raną. Podnosi prawą rękę przy pomocy lewej. Yeah.
dobrze. Ścijmy palce. To sprawia ulgę i zapobiega upływowi krwi. Ścimy 10 palców. Ile palców ma Jerzy? Jerzy nie ma już wcale palców. Rąk zresztą też nie ma. Ale pytam o cyfrę. Odpowiadajcie cyfrą. 0 palców, proszę pana. Doskonale, młody człowieku. Ale to nieładnie podpowiadać. Pozwól, niech Jerzy sam odpowie. No, Jerzy, coś ty taki nieśmiały. Jerzy nie ma ochoty mówić. Trudno. Przed chwilą, kiedy mu się chciało pić, był bardziej rozmowny. Nie, to nie. Obejdzie się bez jego udziału. I jakie mamy narządy wzroku? Czy zwierzęta widzą? Czy sowa widzi? Czy lubicie ludzi sowy? Jaka jest różnica między człowiekiem o sokolim wzroku, a człowiekiem o spojrzeniu rysia? Któremu bardziej zazdrościcie? Pan Laurent musiał wykrzyczeć ostatnie słowa, by go słyszano. Wściekły rusza środkowym przejściem ukarać wichrzycieli. Wędrówkę utrudnia jednak przechył autobusu. Pan Laurent potyka się o podstawioną nogę. Wymierza uczniowi siarczysty policzek. Głowa ucznia odrywa się i toczy w głąb autobusu. Pan Laurent z trudem wraca na miejsce. Po drodze chwyta coś, co jeden z uczniów podnosi właśnie do ust. Skonfiskowane. Ogląda przedmiot i wyrzuca go. Był to język. Na dworze przyroda wraca do życia. Przez okna o potrzaskanych szybach wlatują muchy i krążą wesoło od ucznia do ucznia. Jedźmy dalej. Czy staruszkowi wolno mówić o jego wieku i o zbliżającej się śmierci? Czy wypada, żebyśmy to my z nim o tym rozmawiali? Czy w którejkolwiek chwili możemy być pewni następnej? Czy możemy być pewni jutra? Czy młodzieńcy przeżywają starców? Jak umierają? Jakie uczucia ich śmierć budzi w starcach? Czy jutro należy do ciebie, przyjacielu? Czy twoja krótka 12-letnia przeszłość uprawnia cię do długiej przyszłości? Dziecko, do którego zwrócone było ostatnie pytanie, podnosi zakrwawiony kikut. Czy mogę wyjść, proszę pana? Nauczyciel zezwala. Chłopiec czołga się do wyrwanych drzwi, przechyla i wypada na zewnątrz. Chwilę później lekarze i sanitariusze wyciągają dzieci. Jeden z nich zbliża się do pana Laurent, który poznaje w nim dawnego ucznia. Co za widok, proszę pana. Tak, najmilszy jaki znam. Pan Laurent zostaje przeniesiony na nosze. Powieki mu opadają. Mimo to, zanim zemdleje, ma jeszcze dość siły, by powiedzieć: to dzielny malcz, z wyjątkiem Jerzego. Trzeba go ukarać. Dobre miejsce. Już od dłuższego czasu chłopiec obserwował mężczyznę z ciekawością. Proszę pana, co pan robi? Przecież widzisz, że robię węzeł. Znasz się na węzłach, chłopcze? Tak sobie. Po co panu ten węzeł? Za dużo chciałbyś wiedzieć, mały. A w ogóle co tu robisz? Powinieneś być w szkole. Dziś nie ma lekcji. Dziś czwartek. W czwartki nigdy nie chodzę do szkoły. Zrobił pan pętlę po to, żeby się powiesić. Być może. Czemu pytasz? Bo myślę, że pan chce się powiesić. Wystarczy na pana spojrzeć, żeby się domyślić. Jesteś bardzo spostrzegawczy, mój mały. Dużo już widziałeś ludzi, jak się wieszali? Niezbyt. Dlaczego chce się pan powiesić? Palisz, mały? Tak, chętnie. Ile masz lat, mały? 11, proszę pana. A pan? 37. To dużo, co? Nie tak bardzo. Znam jednego faceta, który ma 76.
Masz szczęście. I co on robi, ten facet? No nic. Przychodzi często do kawiarni napić się wina z innymi staruszkami. Gra w karty. Dlaczego pan o to pyta? Nie wiem. Żeby podtrzymać rozmowę. Nie musi pan podtrzymywać rozmowy specjalnie dla mnie. Nie chciałbym panu przeszkadzać. To ładnie z twojej strony. Wyglądasz na sympatycznego chłopca. Dopal papierosa i idź sobie. Nie będę panu przeszkadzał. Może pan się spokojnie wieszać. Jesteś bardzo miły. Ale wolałbym zostać sam, rozumiesz? Chce pan powiedzieć, że jeśli tu zostanę, to będzie mniej przyjemnie. Właśnie. Nie psuj mi przyjemności. Mówi pan to tylko tak sobie. W gruncie rzeczy nie ma pan wcale ochoty się wieszać. Chce pan sobie dodać odwagi. Był pan na wojnie? Nie, nie byłem nawet na wojnie. Widziałem niewiele więcej niż ty. No, jednak. Był pan żonaty? Tak, dwa razy. Zostawiły pana. Za pierwszym razem ona, za drugim ja. Miał pan tego dosyć. Chyba tak. Tak. Myślę, że miałem dość. Ma pan dzieci? Nie. To lepiej. Lepiej dla dzieci. Mogłyby się wykoleić. Znasz się na rzeczy. Nie jestem taki głupi, przepana. Skapowało się już to i owo. Na przykład co? Różnie. Człowiek zawsze myśli, że będzie lepiej. Ma nadzieję, a potem wcale nie jest lepiej, tylko jeszcze gorzej. Aż wreszcie przychodzi taki dzień, kiedy zadaje sobie pytanie, czy w ogóle warto się tak męczyć. No. Nie trzeba przesadzać. No tak, pan mówi, bo jestem młody, ale sam pan ma dość, skoro chce się pan powiesić. Ze mną to trochę inna sprawa. Jestem zmęczony. A myśli pan, że ja nie? Założę się, że jakbyśmy urządzili wyścig, to pan by jednak pierwszy przybiegł na metę. Jak masz na imię? No Jakub. Niezbyt oryginalnie. Lepiej niech pan do mnie mówi chłopcze. Jak chcesz. Mężczyzna rozglądał się dookoła. Wreszcie zatrzymał wzrok na drzewie, którego gałęzie rosły dość nisko. Tak, to jest najlepsze. Gałęzie są jednak za wysoko. Nie wiem, jak przymocować sznur. Nic łatwiejszego. Niech pan mnie weźmie na barana. Przywiąże sznur doskonale, zobaczy pan. Dobra. Zawiąż mocno. Liczę na ciebie. Po chwili sznur był umocowany. Na mnie już czas, chłopcze. Takich spraw nie należy odkładać. Słusznie. Czy mogę coś dla pana zrobić? Nie wiem, przekazać jakąś wiadomość? Miły jesteś. Nie. Niczego nie potrzebuję. Chcesz resztkę papierosów? O, tak, chętnie. Masz. Weź jeszcze nóż. A, i pieniądze. Niewiele, ale starczy na gumę do rzucia. Nie lubię gumy do rzucia. Wolę tytoń. Jak uważasz. Cześć, chłopcze. Do widzenia, przepana. Kiedy już było po wszystkim, dziecko oddaliło się powolnym krokiem robotnika wychodzącego z fabryki. Praca nie była wesoła i nie zawsze trafiało się na milionerów. Będzie jednak wracał na tę polanę. Drzewo jest rentowne. Już 6 wisielców w tym miesiącu, a dziś dopiero 17. Dobry uczynek. Stary pan Scrooge nie mógł zasnąć. Męczyły go najróżniejsze dziwne myśli, do których nie był przyzwyczajony. Zupełnie jakby worek z myślami, nietknięty przez 76 lat, nagle pękł. Stary pan Scrooge przewracał się z boku na bok. Wraz z tymi poruszeniami przed otwartymi oczyma zmieniały się obrazy. Jedna po drugiej defilowały postaci, które w życiu spotkał, a z którymi nie udało mu się zaprzyjaźnić. Znów oglądał twarze kobiet, które pozostały obce, bo bał się zakłócić swój wygodnicki tryb życia.
Przypomniał sobie żebraka, któremu odmówił kawałka chleba, i zagubionego na ulicy ślepca. Udał wtedy, że go nie widzi. Stłumił łkanie. Nagle poczuł straszliwy chłód. Zadrżał. Owinął się cały kocami, łącznie z głową, żeby się ogrzać własnym ciepłem. O północy dobiegło go 12 uderzeń zegara, przytłumionych grubą warstwą wełny. Potem zdawało mu się, że słyszy jakieś krzyki. Jednym ruchem z całej siły odrzucił koce. Słuchał. Nie mylił się. Głos należał zapewne do jakiegoś nieszczęśliwca, który wpadł do sekwany. Nie bacząc na chłód, wstrząsający zasuszonym ciałem, szybko narzucił szlafrok, wsunął kapcie i wybiegł na dwór. Przeszedł ulicę, wychylił się przez balustradę i wpatrzył w czarną torbę. Jakiś człowiek poruszał się niezdarnie, jakby uwięziony w kleistej mazi. Jestem stary. Cóż mi jeszcze w życiu pozostało? Jeżeli teraz uratuję tonącego człowieka, osiągnę więcej satysfakcji niż przez całe lata mojej nędznej egzystencji. Odważnie przekroczył balustradę i dał nurka. Od razu poszedł na dno, bo miał serce z kamienia. Cisza. Sen trwa. Marsjanin wpatrywał się w Krystynę Spok trojgiem oczu. Zielonym, czerwonym i mrugającym żółtym. Nie warto krzyczeć. Nikt pan nie usłyszy. Zabezpieczyłem się. Właśnie, że Krzysztof Arno mnie usłyszy. Wyrwie mnie z pańskich brudnych łap. Zapłaci pan za swoje niecne czyny, Marsjaninie bez serca. Nie mamy serc, ale za nimi przepadamy. Nasi kucharze znają 10,5 tysiąca sposobów przyrządzania serca. Że wspomnę tylko serce zapiekane na dłoń, serce duszone we łzach, czy serce w rusterce. Twoje serce musi być bardzo delikatne. Skosztuję je na surowo. Krzysztof Arno mnie uratuje! Ten twój Krzysztof nie... Marsjanin zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Trzymając w dłoni dymiący jeszcze dezintegrator, Krzysztof Arno przyklęknął obok zemdlonej dziewczyny. Otworzyła oczy. Krzysztof? Mój kochany! Krystyna. Najdroższa. Tulili się długo, głusi na dzwonek budzika. Było już po 11:00, kiedy Krzysztof Arno ostrożnie otworzył oczy. Najpierw odruchowo pomacał guz na szczycie głowy. Guz osiągał właśnie rozmiary kretowiska. Migrena jednak minęła. Poprzedniego dnia stos naukowych książek spadł mu na potylicę, a wiadomo przecież, jak ciężkie są naukowe książki. Stojąca na drabinie Krystyna rozpłakała się. Moja wina! Co za niezdara ze mnie! Teraz mnie pan znienawidzi! Wyrzuci mnie pan! Jaka ja jestem nieszczęśliwa! Ależ nie! Nic takiego! Krzysztof Arno zemdlał. Znalazł jednak dość sił, by pójść z Krystyną do apteki na rogu ulicy. Tam go zbadali i opatrzyli. Gotowe. Chyba nic panu nie będzie. Na wszelki wypadek może pan zrobić prześwietlenie. To już zależy od pana. Proszę wracać do domu. Jutro będzie pan miał wielkiego guza. Och, panie Arno, dałabym nie wiem co, żeby mi pan przebaczył. Wybaczę pani. Krystyna spontanicznie, jak pensjonarka, złożyła na jego czole krótki pocałunek i uciekła w kierunku księgarni. No, jeśli chodzi o pocałunek, to sprawa poważniejsza. Na to lekarstwa nie mam. Jedyny skuteczny sposób to jeszcze raz dostać w potylicę stosem książek. Tak wielkim, żeby do reszty stracić głowę. Krzysztof wolał jednak pocałunki od guzów.
Inna sprawa, że gdyby nie on, biedna Krystyna wpadłaby w niezłe tarapaty. Wyglądało na to, że Marsjanin nie żartuje, kiedy mówił o jedzeniu. Był jeszcze pochłonięty roztrząsaniem szczegółów nocnej przygody, gdy na schodach spotkał dozorczynię. Brawo, panie Arno! No, no, był pan wspaniały! Nieprawdaż? Nie ma dla mnie listów? Nie, nic nie ma. Do widzenia, panie Arno. My tu wszyscy trzymamy z panem. Precz z Marsjanami. Dziękuję. Do widzenia. Dopiero czekając na czerwonym świetle, Krzysztof zdał sobie sprawę z tego, że paplanina dozorczyni była co najmniej dziwna. Co chciała powiedzieć przez brawo, panie Arno, i precz z Marsjanami? Czyżby wiedziała o jego śnie? Ale skąd? To nie miało sensu. Kiedy postawił samochód na parkingu, strażnik poklepał go po ramieniu. Był pan wspaniały, panie Arno. Naprawdę świetny. Kiedy powiedziałem żonie, że pana znam, nie chciała wierzyć. Byłoby nam bardzo przyjemnie, gdyby pan nas odwiedził któregoś wieczoru. Kiedy byłem wspaniały? Żartuje pan. No, to marsjańskie bydle chciało pożreć serduszko tej kochanej Krystynce. A właśnie, niech ją pan ode mnie pozdrowi. Krzysztof zrezygnował z dyskusji. Chwycił kwit i pośpieszył do księgarni. Dziękuję, panie Arno. Nigdy panu tego nie zapomnę. Czego pani nie zapomni? Za co mi pani dziękuję? Za wczorajszą noc z Marsjaninem. Więc pani uważa, że naprawdę panią uratowałem? O nie, panie Arno. Umiem przecież odróżnić sen od jawy. Nie, po prostu dziękuję za to, że mi pan dał rolę w swoim śnie. Bardzo się podobał, wie pan? Teraz ludzie na ulicy mnie poznają. Przyjaciółki nie mogą wyjść z podziwu. To cudowne. Chce pani przez to powiedzieć, że moje sny są publiczne? Że innym śni się to samo, co mnie? Od jak dawna? Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Dopiero od wczorajszej nocy. Ale to prawdziwy sukces. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Ludzie na pana liczą. W każdym razie w Paryżu. Nie wiem, jakie pańskie sny mają zasięg. To wszystko pewnie przez ten... Może przez ten stos naukowych książek. A skąd wiadomo, że to mój własny sen? A nie taki, w którym tylko gram rolę? Zabezpiecza się pan. Przed snem idzie napis Copy Dream Krzysztof Arno. Nie ma mowy o pomyłce. I dał mi pan rolę. Wszyscy mężczyźni będą o mnie śnić. Uwielbiam pana. Wciąż pod wrażeniem rewelacyjnych wiadomości, Krzysztof przeszedł na drugą stronę ulicy, by uporządkować myśli za pomocą potrójnego koniaku. Jerzy, właściciel baru, często wstępował do księgarni po kryminały. Cześć, Krzysztof, brawo! Wczorajsza noc była świetna. Musisz mi powiedzieć, o której idziesz spać dziś wieczór. Nie chciałbym przegapić dalszego ciągu, no bo przecież będzie ciąg dalszy, co? Być może. Powiem ci, kiedy opróżnię kieliszek. Alkohol dobrze mu zrobił. Wszystko wydawało się teraz mniej dziwne, przygoda bardziej prawdopodobna. Gdyby nie ten przeklęty guz. Pan Krzysztof Arno? Tak, to ja. Słucham pana. Jestem Liknaomi Stworek, Towarzystwo Wdrażania i Organizacji Reklamy Ekonomicznie Konsekwentnej. Czy mógłbym z panem porozmawiać? O co chodzi? Nie, nie palę. Nie? Szkoda. Oto co mnie sprowadza, panie Arno. Zajmuję się reklamą papierosów Krik. To bardzo dobre papierosy, ale od niedawna na rynku, więc ludzie ich jeszcze nie kupują. A pewnie by zaczęli, gdyby pan w jednym ze swoich snów zapalił Krika. Nie pożałuje pan tego? Drogi panie, rozczaruję pana. Nie jestem w stanie zapanować nad swoimi snami, nawet gdybym chciał. Nie mógłbym przyjąć pańskiej propozycji. Nie dziwią mnie pańskie obiekcje, ale to już moje zmartwienie. Niech pan tylko podpisze o ten dokument. W dowód zaufania wypłacę panu
gotówkę od razu. W zamian proszę tylko o jedną rzecz. O klucz do pańskiego mieszkania. Jeżeli w ciągu tygodnia nie przyśnią się panu kriki, pieniądze należą do pana, a ja przestaję być pracownikiem tworek. Krzysztof spoglądał to w pełną napięcia twarz Lika Naomiego, to na różowe kartki umowy. Nie widział jednak ani jednego, ani drugiego. Oczyma wyobraźni oglądał olbrzymią, kilkupiętrową, supernowoczesną księgarnię z niezliczoną ilością ekspedientek. Zgoda. Podpisuję. Lik Naomi radośnie podał mu gruby plik banknotów w zamian za niewielki klucz. Dziś wieczorem, rzecz jasna, o 9:00 w łóżku... Pan Krzysztof Arno, Benjamin Full, Stupki, Centralne Zjednoczenie Upowszechniania Bezcennych dla Klienta Informacji. Widzę, że podpisał pan umowę z Lukiem Naomi. Mam nadzieję, że my też dojdziemy do porozumienia. Benjamin Full położył na stole plik, wobec którego ten od Lika Naomiego był nędznym zwitkiem. Panie Arno, ja tam wolę prosto z mostu. Pozmywaj pan naczynia w swoim śnie przy użyciu brzdęka. A te pieniądze należą do pana. Bardzo chętnie, ale nie mogę nic obiecać. Nie panuję nad swoimi snami. Już ja się tym zajmę. Proszę tylko podpisać i dać mi klucz. Zgoda. Przez cały tydzień osobnicy z kieszeniami pełnymi banknotów przewijali się przez bar i księgarnię. Jeden reklamował lodówki Iglo San, inny samochody Vroom Vroom Vroom. Był też cukier, buburak, pończochy Stompor, dziennik nocy, pastylki motylki. Przyszedł nawet jakiś młody pisarz i prywatnie poprosił Krzysztofa, żeby wspomniał o jego ostatniej książce Już nie mogę, kochanie. O 6:00 po południu noc już była zapchana tak, że Krzysztof musiał zapisywać na siestę. Wychodząc z księgarni, powiedział do widzenia Krystynie. Jej twarz, artystycznie umalowana, tryskała radością. Niech się panu przyśni coś miłego, panie Arno. Do jutra. W sypialni Krzysztofa jedne na drugich poustawiane były plansze i transparenty, napisy różnych rozmiarów i kolorów. Sufit mrugał neonowymi hasłami. Tej nocy Krzysztofowi śniło się, że przejmuje władzę, obniża podatki, rozwija budownictwo, udziela ogromnych kredytów na oświatę i badania naukowe, popiera literaturę i sztukę, rozwiązuje wojsko. Nazajutrz, w chwili, gdy już miał wejść do księgarni, podeszli do niego dwaj mężczyźni i poprosili, by z nimi poszedł. Nie mógł odmówić, więc przyjął zaproszenie. Zawieźli go do urzędu mieszczącego się w nieznanym mu gmachu i doprowadzili przed komisję. Więc to wy sialiście zamęt i anarchię. Ja nieumyślnie. Wykorzystujecie nielegalnie zdobyte środki i podsuwacie obywatelom wywrotowe myśli. To niedopuszczalne. Od dzisiaj jesteście zobowiązani przedkładać komisji dokładny konspekt tego, o czym macie zamiar śnić w ciągu nocy. Ale ja tego nie wiem. Nie śni mi się to, co chcę. W takim razie tym gorzej dla was. Nie będziemy tolerowali żadnych odchyłów od norm moralnych. Nie zapominajcie, że nawet dzieci mają dostęp do waszych snów. Najlepiej, jakbyście wcale nie spali, dopóki nie znajdziemy sposobu na to, żeby ochronić publiczność przed waszym niezdrowym bełkotem. Ale mowy nie ma. Nic mi nie możecie zrobić. Nie bądźcie tacy pewni. Coś tam zawsze znajdziemy. A wtedy... Nie posłucha ich pan? Spytała Krystyna, gdy opowiedział jej o rozmowie. Oni są zdolni do wszystkiego. Jest pan teraz jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie. Nie zawahają się przed niczym, żeby pana zniszczyć. Nie chciałabym, żeby się panu przytrafiło coś złego, panie Arno. Proszę mnie nie nazywać panem Arno. To brzmi, jakbym miał 70 lat. Na imię mi Krzysztof. A mnie Krystyna. Krysiu. Krzysiu. Ich usta spotkały się. Zapali pan? Nie, nie znoszę dymu. Zresztą palenie szkodzi zdrowiu. Zdawało mi się, że pan pali jakieś krychy.
prychy czy krachy? Nie pamiętam dokładnie. Może prychy? Nie, nigdy. A dlaczego pan je to mydło? Jest tak kiepskie, że nie nadaje się do niczego innego. A propos, wszystkie wasze wyroby są nic nie warte. Czemu nie przyjeżdżacie na zakupy na Marsa? U nas wszystko jest lepsze i tańsze. Nasze kobiety też są ładniejsze od waszych. Na przykład ta pańska krycha jest brzydka jak noc. No, może nie jest najpiękniejsza, ale brzydka też nie jest. Tam w porównaniu z marsjankami jest do niczego. Żeby chociaż nie było tak bezdennie głupia. Przesadza pan. Wcale nie. Wie pan przecież. Niech pan patrzy. Grupa marsjanek rozpoczęła lubieżny taniec. Nie. Nie. Komisja, nie wolno. Marsjanki zrozumiały krzyki jako zachętę i stały się jeszcze bardziej lubieżne. Zjawili się członkowie komisji. Ku rozpaczy Krzysztofa byli całkiem nadzy. Oni też puścili się w tany. Obudził się z czołem mokrym od potu. Za oknem świeciło słońce, śpiewały ptaszki, ale wiedział już, że dzień będzie ciężki. Rzeczywiście, sen się nie podobał. Krzysztof szybko się zorientował, że popularność maleje. W księgarni telefon się urywał. Liknał mi, ryczał z wściekłości. Benjamin Full bełkotał z furią. Któryś z członków komisji gdakał z oburzenia. Krystyna nie odzywała się. To było najgorsze. Miała zaczerwienione oczy. Co chwila przygryzała górną wargę, ale to niewiele pomagało. Łkanie i tak dobywało się z jej drżących ust. Krysiu, ja wcale tak nie myślę. To był tylko sen. Kocham cię. Niech pan nic nie mówi! Nienawidzę pana! Ile ja się przez pana wstydu najadłam! Nie przeżyję tego! Krzysztof podszedł do półki z naukowymi książkami i zdecydowanym gestem zrzucił sobie na głowę cały ich stos. Marsjaninowi towarzyszył tuzin morskich szczupaków uzbrojonych w dezintegratory. Nie wiedziałem, że poszliście na współpracę z Marsjanami. Czy nie ma w was za grosz ziemskiego patriotyzmu? Tak, ale oni jedzą mało ryb. Zdezintegrujcie go. To go nauczy rozumu. Szczupaki przywiązały Krzysztofa do klucza wiolinowego. Kiedy się wykluje 9:00, zostanie pan zdezintegrowany. Wtedy Krzysztof ujrzał wielki zegar, na którego tarczy zamiast cyfr leżały jajka. Co godzina ze skorupki wykluwało się piskle. Litości. Podszedł do niego stary człowiek, ciągnąc wózek, na którym było napisane samotny. Z Marsjanami trzeba się mieć na baczności. Żegnaj. Właśnie wykluło się 9. piskle. Szczupak wydał komendę. Cel! Krzysztof otworzył oczy i zobaczył, że znajduje się w przestronnej, białej sali. Leżał w łóżku, a dookoła było mnóstwo takich samych łóżek. Kobiety i mężczyźni spacerowali cicho. Budzi się? Krzysztof odwrócił głowę. Ujrzał Krystynę. Obok niej stał dziwny stwór. Poznał go od razu. To Marsjanin. Jak się czujesz, kochanie? Czy bardzo cierpisz? Dotknął ręką głowy. Guz zniknął. Na jego miejscu było teraz małe wgłębienie. Czuję się dobrze. Kto to jest? No jak to, kochanie? Przecież to twój przyjaciel Marsjanin. Uratował ci życie. Nie pamiętasz? No tak. Zwariowałem. Ależ nie. Teraz właśnie jesteś wyleczony. Niebezpieczeństwo minęło. Nie masz już tych koszmarnych snów o jakiejś księgarni. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Cztery róże dla Lucien, wybrane opowiadania Rolanda Topora w przekładzie Tomasza Matkowskiego. Wystąpili Przemek Bluszcz, Jacek Braciak, Krzysztof Gosztyła, Dariusz Wnuk, Ewa Konstancja Bułchak,
Dorota Landowska, Andrzej Mastaleś, Marcin Przybylski, Jerzy Łapiński, Artur Janusiak, Maciej Falana, Adam Bauman, Robert Czebotar, Stefan Knote, Andrzej Gawroński, Paweł Szczesny, Olaf Marchwicki, Jakub Jankiewicz, Konrad Poruszek, Wojciech Kaźmierczak, Maciej Tomaszewski. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. Opracowanie muzyczne, adaptacja i reżyseria Anny Wieczór-Bluszcz.